się Sefiwa, to kolejny odcinek. Dzisiaj wam powiem, jak powinniście posługiwać się przedmiotami, jakich powinniście używać. Poczekajcie, tylko zabiorę tego psa, którego zrobiliśmy na ostatnim odcinku. Tak się prezentuje, to zwyczajnie właśnie tak. I dawał sobie do moich rysunków. So, jak rysować? Muszę wam powiedzieć. Muszę wam poprawić właśnie inne zesy, jak jesteście artystami, ale może musicie to robić. Zobaczcie. Musicie dobierać, jak właśnie... To nie jest cień. Zobaczcie. Zresztą chyba powinno się robić tutaj na szyi. Ja teraz tak... Dobra, poczekaj. Na szyi. Ja tak nie robię szyi, ale zobaczcie. Na szyi powinno się robić zaraz ten cień. Prawda? Albo gdzieś indziej, jak wolicie. Ja tak zrobię. Zobaczcie. Nie powinno się robić tak. Powinno się robić... Węchę tak zrobiłem niedokładnie, ale nie powinno tak się po prostu walić kreską. O, teraz dobrze. Powinno się o tak, zobaczcie. Zabrać patysek do usów. I zobaczcie. I ozmazać. Zobaczcie, jaki ładny cień. Taki ładniejszy z taki. Napiszcie w komentarzach. To jest jedynka, to jest dwójka. Zato przechodzimy do kolejnego. Musicie dobierać dobre ołówki, ale ja nie jestem takim artystą, ale musicie do rysunków dobierać dobre ołówki. Nie, po prostu zobaczcie, rysujecie tutaj oko, ja narysuję tylko takie i jak chcecie narysować to i takie, to musicie mieć takie bardziej ołówki. Ja tutaj nie mam jeszcze takich, ale musicie mieć dobre twardości i właśnie, jak to było? Musicie mieć, właśnie jak gadałam, zapomniałam, ale napiszcie, co mam narysować. Właśnie, ale no, muszę wam powiedzieć, jak nie umiecie rysować, bo to taki nosa, to taki mam trik. Taki nauka rysowa. Zobaczcie, takie mam triki. Jak nie umiecie właśnie po prostu ust malować, to takie. Wybieracie jakieś, chcecie mieć duże, to ja sobie wybiorę takie. Zobaczcie. No muszę sobie poprawić, ale z tego takie usta wychodzą. Zobaczcie, mogę tutaj takie narysować. Zobaczcie, tak to wyszło. I takie usta powinny wyjść. Nie, po prostu zobaczcie. Tutaj jest ta część, ta kółko. Tutaj, tu gdzieś, tutaj powinno być tutaj. I tutaj, tu. I takie usta. Wielkie to robię na byle jak, ale tak to powinno. Ale z nosem to ja nie mam żadnych traktyk. Jak chcecie, za to możecie być tymi, którzy nie umią, ale o tak rysować. Nie, i właśnie możecie być takimi, ale ja polecam próbować chociaż takie rysować. Co? Chociaż takie rysować próbujcie. Ale nie cierpią się tego chytość, ale jak chcecie nauczyć się rysować, za to próbujcie dużo razy. Zawsze poprawiajcie ten błąd. Poprawiajcie zawsze błąd, który zrobiliście. To jest moja rada. I jestem dużo nie ta osób, powinno być pod nosem takie krochy cieniu, bo to daje krochę takiej aby to było prawdziwe, wie? To powinien być taki cień.
Muszę wam pokazać, jak ja zrobiłem ozworałem. Zobaczcie, o te. Poczekajcie. Ozworałem ten. Zobaczcie, to jest bardzo łatwe. Zobaczcie, o, widzicie to? Poczekajcie, tylko położę. Zajdę może, jak to narysowałem. Gdzie to jest? Nie jest to ona zeza. Nie. Jest baranek Mozy, który gładzi ze zwysięta. Jak go chyba przybiłem do ściany. Poczekajcie, jestem marynować waszego czernego ciasu. Zobaczcie. Poczekaj, zobaczcie. Py. 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 To był mój chyba trzecich rysunków. Łatwo rysować strasznie. Błędy to. No to ja nie wiem, czy jestem wam chciałem powiedzieć, ale mogę wam powiedzieć, korzystajcie z tych rad, bo wtedy będziecie mieli ładne rysunki. Ale mam wam powiedzieć takie. Kiedyś, mogę wam takie coś. Nie kolorujcie. Jak macie jakieś właśnie dobre rysunki i jesteście ich psów, za to nie kolorujcie. Nie kolorujcie, bo będzie możecie się zniszczyć właśnie. A kolejna rada to moja, to linki to nie pomagają, bo w rysunkach nie chodzi, a jak elementy muszą być proste. Jak już za to jakieś pomocne, ale nie uzyskajcie linki, aby tak cały czas do rysunków. Tylko z takich, jak musi być proste. O takie. Ale jak musi być po prostu o tak proste, to nie róbcie linijką, bo to może być trochę takie, wiecie. Ale już lepiej narysować. Nie, piszcie po prostu linijką. Nie wiem, jak to powiedział, ale nie róbcie linijką w obrazkach. Albo coś tam. Nie, po prostu ze skasałych, bo to jest po prostu bez sensu. Zobaczcie, jakie jest ładne wiaderko. O takie z Minecrafta. Czy takie. Po prostu nie używajcie do wszystkich obrazków linijek. No powiedzcie. Napiszcie w komentarzach jedynka, dwójka, ja być o tej. Ale nie używajcie za te linijek. To jest moja rada taka. Potem wyjdzie ten głupi odcinek, wiecie. Wiecie, jak to się robi. Za to mówię wam to zobaczcie, jak się łatwo rysuje. Koło. Ja w ogóle spróbuję narysować tą właśnie o to. Ja tutaj wam przygotuję. Czekajcie. Nie, ale sobie odrysuję. Na farbę mogę. Odrysuję sobie. Dobra, krechem. Poczekajcie. Chciałem to było takie symetryczne. Takie. O. To jak to wygląda? Ja takich łatwych nie umiem rysować. Wiecie? Ale nie używajcie do wszystkich obrazków linijek. Bo to tak czasami można zobaczyć. Dobra, narysowałem kształt linijki. Tutaj trzeba poprawić inne takie. Zobaczcie, spróbuję tego coś zrobić takiego pieska. Spróbuję takiego zrobić pieska. Co to ja zrobiłem?
Nie, ale nie wiem, co zrobiłem. Po prostu zrobiłem takiego pieska. Poczekajcie, zrobiłem takie. O, teraz to wygląda jak piesek. Hagari. Chyba napiszę rady na przyszłość. Jak rysować rady na przyszłość? Rady, jak rysować rady na przyszłość? Sopa. Postawcie łapkę w górę i subskrypcję, a może przegapicie jakieś odcinki. Dobra. Dobra, zaopatrz.